Halo, 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 halo. Dobry wieczór. Z tej strony Karol Wilczyński, podpisany dzisiaj jako Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Razem właśnie z Centrum i z Salam Lab organizujemy naszą dzisiejszą wieczorną rozmowę. Ostatnią już w tym roku, jeśli chodzi o Salam Lab. Jestem dzisiaj z Aleksandrą Lipczak. Będziemy rozmawiać za chwilę, jeszcze przedstawię. Tak jak zawsze, czekamy najpierw, aż wszyscy dołączą i napiszcie nam proszę, czy nas widać i nas słychać. Dajcie znać, czy jesteśmy już online i za minutkę dosłownie przejdziemy do tej właściwej części spotkania. Będziemy rozmawiać. No, o super ciekawych sprawach, tak mi się wydaje, chyba najciekawszych, jeśli o mnie chodzi przynajmniej, bo będziemy rozmawiać wokół książki Laila znaczy noc, wielokrotnie nagradzanej, której autorką jest właśnie Aleksandra Lipczak. Będziemy rozmawiać o islamie, o muzułmanach w Europie, o tych kontaktach między muzułmanami a niemuzułmanami, o tych sprawach, które budzą tyle emocji też w kontekście tego, co się dzieje na granicy, a o tym, dlaczego będziemy o tym rozmawiać, to jeszcze za chwilę też powiem. Widzę, że są już pierwsze komentarze. Pani Dorota, dobry wieczór. Karina, dobry wieczór. Z Londynu, Londynu widać i słychać. I pani Ewa, dobry wieczór ze Stęszewa. I Izabela, świetnie. Bardzo dziękuję za te wiadomości. Pamiętajcie, że zawsze możecie zadać swoje pytania i uwagi zapisać w komentarzu pod właśnie pod tym filmem. No i za chwilkę zaczynamy. Jeszcze poczekajmy minutkę, dwie minutkę jeszcze czekaliśmy, ale chwilkę jeszcze na wszystkich. Ja w tym czasie jeszcze udostępnię tego live'a, bo zawsze mam taką prośbę, żeby to zrobić na wydarzeniu, bo tam też osoby szukają. I za chwilę zaczynamy. Nie wiem, czy ktoś z Was dzisiaj zadałem to pytanie też na Instagramie. Kto z Was już był kiedykolwiek? Jestem bardzo ciekaw w Aluzji. Kto z Was widział Alhambrę? Kto z Was widział tutaj, przepraszam, bo nie znam hiszpańskiego, ale mam nadzieję, że wypowiem to poprawnie, czyli meskitę, tak? Czyli tą katedrę, aktualnie katedrę w Kordobie, która jest jednym z właściwie historycznie największych meczetów na świecie, można powiedzieć, na pewno w Europie. To są wszystko te zabytki, które powstały podczas, kiedy Andaluzja była częścią państw rządzonych przez muzułmanów. Pewnie za chwilę jeszcze o tym więcej porozmawiamy, ale napiszcie nam, kto z Was był, kto z Was widział. To nie jest tak naprawdę tak daleko. Ja byłem osobiście w Alhambrze i pewnie nigdy do końca życia nie zapomnę tej wizyty, bo rzeczywiście rzeczywiście robi ogromne wrażenie ta architektura. Ale już nie zabieram głosu Aleksandrze. Olu, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za przyjęcie tego zaproszenia. Aleksandra Lipczak jest reportażystką, autorką książki Laila znaczy noc, wydanej przez krakowskie też wydawnictwo Charakter. Także jesteśmy wszyscy w Krakowie. Oraz współtwórczynią fantastycznej, wspaniałej inicjatywy Witajcie w Krakowie, która wspiera uchodźców, też oddaje im głos, organizuje różne wydarzenia poświęcone właśnie osobom, które były zmuszone do migracji. No i od niedawna jest też członkinią takiej nieformalnej grupy Rodziny Bez Granic, która zajmuje się pomocą i nagłaśnianiem spraw związanych z sytuacją na pograniczu polsko-białoruskim. Olo, jeszcze raz dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że tu jestem z Tobą i z wszystkimi, którzy nas oglądają i słuchają. Jeśli chodzi o spotkanie, chciałbym zacząć właśnie od Twoich doświadczeń, właśnie pracy w Andaluzji. Pojechałaś tam jako reporterka i właśnie ta książka jest owocem tej pracy.
Często się pojawia w ogóle w kontekście dyskusji o Hiszpanii jednak problem rosnącego populizmu, rosnącego wpływu takich skrajnie prawicowych ugrupowań, które wykorzystują lęk przed islamem, budzą też ten lęk do islamu, w ten sposób zdobywając i mobilizując elektorat do popierania tychże właśnie partii. No i Andaluzja jest wymieniana jako ta część Hiszpanii, która rzeczywiście najbardziej jest, czy jest jedną z bardziej tych regionów Hiszpanii, które są najbardziej pod wpływem tych prawicowych partii. I czy rzeczywiście mieszkańcy Andaluzji nie akceptują tego, że ich region ma muzułmańską historię, że oni sami mają jakby muzułmańskie korzenie, tak można powiedzieć. Jaki to ma wpływ na te relacje między mieszkańcami niemuzułmańskimi, a tymi, którzy wyznają islam, ale jednocześnie, no wiadomo, że muzułmanie zniknęli z Andaluzji kilkaset lat temu i teraz wracają. I też no z tego, co pamiętam, no to właśnie na przykład w Granadzie jest czuć trochę takie napięcie, nie? Między tymi społecznościami. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wydaje mi się, że w ogóle napięcia w Hiszpanii jest trochę mniej niż gdzie indziej w Europie. Że to mimo wszystko jest społeczeństwo, które jest trochę bardziej odporne na islamofobiczną i uchodźczofobiczną propagandę, retorykę polityczną. Dlatego, że no jakby jest dużo hipotez i podpowiedzi, dlaczego tak się może dziać. Taką najbardziej ogólną, takie najbardziej ogólne ramy, to jest jakby to jest to doświadczenie przemocy raz w czasie wojny domowej, przemocy politycznej, a dwa doświadczenie tych kilku dekad, czterech dekad takiej prawicowej, ksenofobicznej, nacjonalistycznej dyktatury Franco, które miało być taką trochę szczepionką na takie właśnie skrajnie prawicowe tendencje. Tak samo się dzieje zresztą w Portugalii, gdzie też jakby te dominujące postawy społeczne to są takie postawy centrolewicowe, powiedzmy. I oczywiście w Hiszpanii, jak w całej Europie, no Hiszpania nie jest wyspą, tam się rzeczywiście pojawiła ta skrajnie prawicowa partia Vox parę lat temu. Ona się już pojawiła wcześniej, chyba w 2014 roku, ale bardzo kiepskie wyniki osiągała i dopiero 2018 rok to był taki rok, kiedy zdaje się weszła do tych regionalnych parlamentów i do hiszpańskiego parlamentu też. I no dlatego, że po prostu no Hiszpania ma za sobą już ponad dekadę kryzysu ekonomicznego, to jakby nie mogło zostać bez żadnych konsekwencji. Jakaś tam reakcja musiała się pojawić. Jakichś kozłów ofiarnych zawsze się szuka w tej sytuacji. Natomiast ten Vox i te skrajnie prawicowe tendencje i ta retoryka polityczna właśnie, to mimo wszystko i tak jest argument, no, przepraszam, argument, i tak to jest margines. Te dominujące postawy, no i jednak ten główny nurt polityki obecnie, no to jest ten, który wyznacza centrolewicowy rząd koalicyjny, który się składa z socjalistów i lewicowych partii, w uproszczeniu Podemos i różnych tam partii satelitarnych, satelickich, więc no jakby napięcia na pewno są, ale to jakby porównując to na przykład do tego, co się dzieje w tej części Europy, no to tam jednak ta dyskusja, debata publiczna wygląda zupełnie inaczej. Jednak te głosy ksenofobiczne to jest jednak margines i no na przykład już kończę tę moją przydługą wstępną wypowiedź, ale patrząc na przykład na to, jakie są reakcje społeczne przez te ostatnie lata, jeśli chodzi o wszystkie te kryzysy zwane kryzysami migracyjnymi czy kryzysami uchodźczymi. Na przykład w Barcelonie chyba w 2017 roku była jakaś super masowa manifestacja pod hasłem Volem acollir, czyli chcemy przyjmować. I to są takie hasła, które domyślam, chcemy przyjmować uchodźców. To są takie hasła, które co w Polsce wyciągają na ulicę maksymalnie kilka tysięcy osób w Warszawie, może kilkanaście. No a tam z tego co pamiętam był
Katalonii, która liczy kilka milionów mieszkańców, był prawie milion ludzi na ulicach, więc to jest jakiś tam wskaźnik tego, jak to jest ważna kwestia i jak bardzo ludzi mobilizuje tak pozytywnie. To jest też niespotykane w innych częściach Europy, można powiedzieć, nieszczególnie to, co w Barcelonie. No właśnie, no Hiszpania ma takie, no Hiszpania jest, dlatego tak, tak wielu ludzi lubi tam jeździć, dlatego wielu ludzi się tam dobrze czuje, no że ma taki pozytywny etos, takiego społecznego zaangażowania i że no oczywiście nie chcę ignorować tych wszystkich takich niesympatycznych tendencji, bo te partie prawicowe, nie skrajnie prawicowe, tylko takie bardziej centroprawicowe, no też trochę podchwyciły te hasła takie anty... wymierzone przeciwko cudzoziemcom, czy to uchodźcom, czy migrantom w ogóle, bo konkurując trochę o ten sam elektorat, widząc, że to się sprawdza w takich sytuacjach kryzysu, ale to naprawdę jest też kraj, gdzie jest bardzo dużo dobrych praktyk, które też nie zawsze wynikają z jakiejś przemyślanej polityki, to jest ciekawe, ale często właśnie z jakichś takich, no w jakiejś takiej społecznej wrażliwości, która się bardzo... bardzo rzuca w oczy w tym hiszpańskim społeczeństwie, no właśnie, zwłaszcza w takich regionach jak Katalonia czy Barcelona, gdzie to społeczeństwo obywatelskie jest bardzo rozwinięte rzeczywiście. To jest super wątek w ogóle, bardzo chciałbym, żebyś o nim też opowiedziała, być może trochę z takiej perspektywy właśnie też twojego osobistego doświadczenia w Rodzinach Bez Granic, czy Witajcie w Krakowie, no bo to też są inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które ty wraz z osobami, które to tworzą, te dwie inicjatywy reprezentujesz tutaj w Polsce, które to inicjatywy nie są niestety tak duże, jak znaczy nikt, znaczy byłoby super, gdyby miliony Polaków wychodziły na ulicę w obronie uchodźców czy obronie osób, które są w jakimś stopniu wykluczane, no ale na razie to się nie dzieje i no jestem bardzo ciekaw, skąd się bierze ta społeczna wrażliwość właśnie na te rzeczy, ale zanim odpowiesz na to pytanie, ja tylko przeczytam super fajny komentarz pana Patryka, bardzo dziękuję panie Patryku za ten komentarz, który pisze, że właśnie te wpływy kultury arabskiej czy muzułmańskiej wpłynęły nie tylko na Andaluzję, ale też na Portugalię. Tutaj ciekawostka, ja nie wiedziałem, nazwa narodowych portugalskich płytek Azulejos, nie wiem, czy tak się czyta, Azulejos, nie znam niestety też portugalskiego, pochodzi od arabskiego Azelicz, czyli jest, no też tutaj możesz mnie poprawić, ale gdzieś czytałem, może nawet w twojej książce, już nie pamiętam, że bardzo duży procent, ponad 25% słów w języku hiszpańskim ma źródło słów właśnie arabski, ale poprawnie. Trochę mniej, 8, ale to i tak jest dużo. 8. To jest tak, że kryzysowe, okay. Tak, nawet prawie co 10 słowo, no to i tak jest bardzo dużo. Właśnie tak. Wszystkie słowa na A, właśnie A z coś tam, azúcar, czyli cukier, aceite, czyli oliwa, azulejos, czyli seplenie, bo tak się w Hiszpanii sepleni, mówiąc to, wypamiętając Z, to są właśnie, no, te słowa na A to jest taki najbardziej czytelny, najbardziej rozpoznawalny ślad arabskiego. Ale one są wszędzie, we wszystkich jakby rejestrach języka, nieformalnych, przekleństwach, kołysankach, to jest też bardzo piękne dziedzictwo. No, właśnie ja portugalskim, zawsze, hiszpańskim i portugalskim też na pewno. Ja zawsze mówię uczniom bardzo często na różnych lekcjach albo na spotkaniach, że właśnie jedno z ważniejszych słów jednak w języku polskim, może niestety, ale jednak tak jest, no alkohol też jest takim słowem, które często to budzi takie zaskoczenie, nie? Że takie słowo, powiedzmy, nie kojarzące się z islamem, ale jednak właśnie też pochodzi z arabskiego i tych słów z arabskiego pochodzących z arabskiego w języku polskim też jest całkiem sporo, ale o tym kiedy indziej. W każdym razie pan Patryk napisał, że książki prelegentki jeszcze nie przeczytałem, ale od wczoraj czeka w kolejce na półce. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, kto z was już czytał. Jestem ciekaw. Ja czytałem, przyznaję, ale to było chyba 2 lata temu, tak? Kiedy była premiera, więc już nie pamiętam. No, właśnie. Tak, półtora roku temu, no to trochę w innych czasach. Dużo się wydarzyło. Dużo się wydarzyło. Dobra, ale wróćmy do tej społecznej wrażliwości. Jak myślisz, dlaczego właśnie szczególnie w Hiszpanii i być może, czy właśnie jest ta różnica też, no Katalonia nie była, znaczy była tylko chwilowo pod rządami właśnie muzułmańskimi czy arabskimi, w przeciwieństwie do Andaluzji, która była wiele wieków no,
kontrolowana przez władców muzułmańskich. Czy jest jakaś różnica w tej wrażliwości, czy właściwie nie, twoim zdaniem nie ma? Znaczy właśnie nie powiedziałam nic o Andaluzji, wokół której trochę się miała toczyć nasza rozmowa, bo Andaluzja to jest jakby największy region, największy, no takie województwo, czyli wspólnota autonomiczna Hiszpania. Rzeczywiście jest ogromna. Nie pamiętam, ile ma mieszkańców Andaluzja, no ale to są wiele milionów. I no ja, przez to, że jest już przez sam swój rozmiar jest też bardzo różna, potrafi być bardzo różna, bo potrafi być takim wcieleniem najbardziej takiej stereotypowej Hiszpanii. Zresztą te wszystkie takie, te takie toposy hiszpańskie, hiszpańsko-turystyczne, czyli no corrida, sangria, słońce, plaża, one są wszystkie właśnie zaczerpnięte z tego andaluzyjskiego takiego imaginarium, dość prymitywnie pojmowanego, więc to jest taka kwintesencja tej najbardziej takiej banalnej Hiszpanii trochę i taka Andaluzja może być rzeczywiście czasami, bo tam jest wielu takich obrońców takiej narodowej Hiszpanii, jednolitej, no jakby jest ta Andaluzja jest po prostu taka często bardzo przywiązała tych tradycji tego imperium hiszpańskiego i tak dalej, no ale z drugiej strony jest też mnóstwo ludzi w Andaluzji, którzy się uważają właśnie za potomków Umajadów, czyli tej dynastii, która tam rządziła w początkach istnienia państwowości arabsko-islamskiej Al-Andalus, założycieli w zasadzie takich symbolicznych Al-Andalus, chociaż tam jacyś wcześniej już byli inni władcy, no to oni jakby nadali jej splendor, którzy mówią, że tak naprawdę to nie wiadomo, no bo niby ci Żydzi i muzułmanie zostali wygnani w tym XV, potem XVII wieku, no ale przecież część z nich się jakoś tam przechowała, uniknęli tego wypędzenia, część z nich wróciła, czego świat na przykład też jest zresztą w Don Quixocie, to jest bardzo ciekawe, że tam jest opowieść o pewnym morysku, czyli przechrzczonym na siłę muzułmaninie, teoretycznie wygnanym właśnie na początku XVII wieku, który opowiada swoją historię, swoją taką odyseję wstecz, o tym jak wrócił do tej Hiszpanii, do swojej ojczyzny, więc to pewnie nie była jakaś odosobniona historia. No i jakby ci ludzie, którzy tak bronią tego takiego różnorodnego dziedzictwa Hiszpanii, splątanych korzeni żydowsko-chrześcijańsko-arabskich, tam jeszcze wielu innych, przecież kto to się tam przez tę Hiszpanię nie przetaczał, kto tam swoich śladów nie zostawił, no to oni mówią, że nawet no, geny, no przecież to wszystko tam zostało, jak pokazują różne badania, nawet całkiem niedawne, z pierwszej dekady XXI wieku, takie badania wykonane we współpracy z jakimś brytyjskim uniwersytetem, szeroko zakrojone, no to chyba około właśnie 10% Hiszpanów i Hiszpanek wciąż ma jakieś tam geny żydowsko-arabskie, gdzieś tam płynie ta krew cały czas. I ci ludzie właśnie mówią, no jesteśmy po prostu ich potomkami bezpośrednimi, to byli nasi przodkowie, to byli nasi sąsiedzi naszych przodków, więc jakby ta więź jest taka, no zwłaszcza na tym lokalnym poziomie, w tej Granadzie na przykład, o której mówiłeś, spotkałam takich ludzi, którzy mówią o tych moras, czyli o Mauryjkach, czyli o dawnych mieszkankach Granady, że były właśnie Grenadyjkami, że to właśnie były nasze takie dawne sąsiadki. I to jest bardzo piękne, bo to jest taka bardzo właśnie intymna więź, która idzie trochę w poprzek tym takim oficjalnym narracjom, tym, że tam królowie katolicy wygnali tego Babdila, ostatniego emira Granady i tam potem ci muzułmanie zostali wypędzeni, no ale wiadomo, że na tyłach tej wielkiej historii zawsze się kotłują jakieś takie mikrohistorie ludzkie i nic nie jest takie czarno-białe. I myślę, że wielu Andaluzyjczyków i Andaluzyjek doskonale o tym wie. Przepraszam, tak właśnie bardzo się, jak widać, ekscytuję tym tematem, bardzo, bardzo lubię o tym mówić, więc czasami mi się trudno zatrzymać, ale jeszcze pozwolę sobie powiedzieć ostatnią rzecz, że właśnie w książce jest zapis mojej rozmowy z takim człowiekiem, Hashimem, czyli po hiszpańsku Hashimem Cabrerą, malarzem, myślicielem, który jest jednym z pierwszych hiszpańskich muzułmanów konwertytów, to znaczy osobą, która przyjęła islam w latach 70. w ramach takiego ruchu takiego kontrkulturowego, trochę w opozycji do Franco. Były takie grupy często hippisów, które właśnie szukały jakichś innych form duchowości ciekawej, nie takiej właśnie jakiejś zaskorupiałej religijności związanej z tradycyjnym katolicyzmem.
No i często właśnie wybierali no albo buddyzm, albo islam, taki w takiej mistycznej wersji sufickiej. No i Ashim się wywodzi z takiej hiszpańskiej szlachty andaluzyjskiej i on mi mówił, że w ogóle jak patrzy na zdjęcia swoich przodków, jakieś tam jeszcze fotografie z XIX wieku pierwsze, tu z końca XIX wieku, czy może początku XX, to chce mu się śmiać, bo on właśnie widzi w tych rysach swoich dziadów, pradziadów właśnie Maurów i Żydów. Ja mówię, że taki szlachciura hiszpański, a po prostu wygląda jak Maur, że to wszystko jest w ogóle jakaś bujda, że po prostu te, no właśnie, te geny są wymieszane. Że w jakimś tam pałacu, bo on się naprawdę wywodzi z jakiejś takiej spektakularnej rodziny z bardzo długą historią, no i że w jakimś ich pałacu rodowym jakieś tam ciotki znaleziono nawet jakieś ślady mihrabu, czyli jakby takiego dawnej, może jakiegoś takiego mini meczetu przydomowego, czegoś w tym rodzaju. Więc jak się pogrzebie w tej historii południowej Hiszpanii, tam naprawdę myślę, można znaleźć ciekawe rzeczy. No, to jest wszędzie, prawda? Znaczy różne kościoły, czy różne właśnie zabytki, które sięgają tej historii przed, do końca XV wieku. No, ja pamiętam, jak byłem na Majorce i po prostu tam jest taki ten wielki kościół, katedra i po prostu się okazuje, że to też jest dawny meczet, nie? A Baleary też nie były jakoś długo pod tą kontrolą władców muzułmańskich, a jednak też zostawili te ślady. Także, a właśnie w Sewilli, w Granadzie, czy w Kordobie, Maladze, no tego jest pełno i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo polecam tym, którzy nie byli jeszcze, właśnie wycieczkę do Andaluzji. Ale wróćmy do tej wrażliwości, bo w końcu nie odpowiedziałaś. Właśnie jak twoim zdaniem, też w kontekście Barcelony, czy tych innych części Hiszpanii, porównajmy właśnie te inne części Hiszpanii do Andaluzji jako tego regionu pod wpływem czy z pewną historią muzułmańską bardziej niż reszta Hiszpanii. Czy skąd się bierze twoim zdaniem taka wrażliwość do tego, że jednak no jest to o wiele częściej spotykane niż w innych krajach Europy, nie porównując nawet do Polski, nie, czy Europy Wschodniej, gdzie to społeczeństwo obywatelskie. To jest oczywiście kompletnie inny temat, dlaczego działa o wiele gorzej. Myślę, że to jest tak, znaczy właśnie z takim pytaniem zaczęłam też pisać książkę Laila Znaczy Noc, bo oczywiście to jest taka książka, która eksploruje dawną historię Iberii średniowiecznej, ale w takim celu, żeby trochę się zastanowić nad współczesnością. No i właśnie to jest było takie jedno z moich naiwnych pytań, bo oczywiście wiedziałam, że nie ma na nie prostej odpowiedzi, ale jedno z moich naiwnych pytań brzmiało tak, czy właśnie ta przeszłość związana tak bardzo z islamem i te ślady, które tam te 800 prawie 800 lat panowania arabsko-muzułmańskich władców zostawiły. Czy to jest jakiś czynnik, który wpływa na tę trochę większą otwartość, trochę większy spokój i niepodatność na różnego rodzaju histerie islamofobiczne w Hiszpanii? Chociaż ta islamofobia oczywiście istnieje, tylko że nie jest po prostu tak bardzo nasilona i zwłaszcza, że bardzo doświadczone społeczeństwo przez ostatnie półtorej dekady, przez te różne kryzysy ekonomiczne, które tam trwają, najpierw ten wielki kryzys ekonomiczny 2008 roku, potem jak już się wydawało, że trochę powoli się zaczyna wszystko prostować, no to pandemia, no i ten koronakryzys, który znowu rozwalił, rozłożył na łopatki hiszpański rynek pracy i te perspektywy na przykład dla młodych ludzi. Więc jakby w takiej sytuacji no nie ma czegoś takiego jak złoty świt tam. No jakby no są te mało sympatyczne partie, no ale to jednak wszystko jest cały czas, no tak jak mówiłam wcześniej, jakiś tam margines. Czy właśnie to było moje pytanie, czy jest jakiś tam link między tymi dwiema rzeczami? No i pewnie jest trochę, no bo Cieśnina Gibraltarska to jest w najwęższym miejscu, tak jak to zresztą
pisze w książce, 11 kilometrów, więc jakby to pobrzeże północnej Afryki jest bardzo blisko z wielu miejscowości na południu Hiszpanii. To właściwie słychać śpiew muezzinów z drugiego brzegu, przy sprzyjających wiatrach. Widać światła przejeżdżających samochodów. Więc to jest jakby z jednej strony takie podglebie dla różnych fobii, lęków, jakieś oczywiście takie fantazmaty o jakiejś inwazji z Afryki i Maurach, w różnych tam sytuacjach historycznych, kontekstach, w czasie wojny domowej, kiedy w bloku Franco walczyli żołnierze z Maroka, kiedy byli takim mięsem armatnim w zasadzie po tej stronie nacjonalistycznej, frankistowskiej. Jakby to się, różne demony tam się budzą, ale z drugiej strony jest ta intymność, jakby ta wzajemna znajomość, która myślę, że trochę osłabia lęk. No tak jak teraz na przykład mieszkańcy Podlasia, jak to wynikało z tych badań socjologicznych, które były tam prowadzone, coraz mniej, znaczy w miarę jak się rozwijał ten kryzys, coraz mniej wierzyli tej propagandzie rządowej na temat tego, co się dzieje. A na przykład mieszkańcy zachodnich ziem Polski zawsze się trochę mniej bali Niemców niż po prostu reszta Polski. No po prostu to jest ten sam mechanizm też i tam, że jakby to, co jest blisko, jest bardziej znajome, oswojone. No, trudno to coś, raczej tych ludzi zdemonizować, dehumanizować, no bo to są jednak sąsiedzi, którzy się okazują po prostu jakimś takim trochę mniejszym zagrożeniem niż nas do tego przekonują politycy. No więc z jednej strony to, ta intymność, ta bliskość geograficzna, z drugiej strony no to doświadczenia historyczne, a z trzeciej strony migracja jest taki bardziej masowy napływ migrantów do Hiszpanii, także z Maroka i innych krajów Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej, to jest stosunkowo nowy fenomen. To nie jest tak jak we Francji, gdzie ci ludzie przyjeżdżali za pracą, czy Belgii, czy w przypadku Niemiec, przyjeżdżali za pracą od kilku dekad. Tak naprawdę to się wszystko w Hiszpanii zaczęło dopiero w XXI wieku. W pierwszej dekadzie XXI wieku do Hiszpanii przyjechało 5 milionów ludzi. To była największy przyrost. Hiszpania przyjęła najwięcej migrantów per capita na świecie w najkrótszym czasie. Takie były wyliczenia, już nie pamiętam jakich organizacji międzynarodowych. W każdym razie no, niesamowicie się to nagle zmieniło, bo Hiszpania zawsze była krajem eksportującym raczej ludzi do Ameryki Południowej, gdzieś do innych krajów europejskich też w celach zarobkowych. Jest na przykład była duża diaspora hiszpańska w Niemczech, tam często ludzie wyjeżdżali za pracą w drugiej połowie XX wieku, właśnie w Belgii, we Francji, we Włoszech też trochę, a po raz pierwszy się stała krajem przyjmującym migrantów i zniosła to ze sporą godnością, ze sporym spokojem, właśnie jakichś większych napięć to nie wywołało. Tyle, że jako, że jest to nowa, stosunkowo nowa rzecz, to do tej pory jakby wchodził w grę taki czynnik, że to była często no, taka dość niewidzialna, nierzucająca się w oczy migracja zarobkowa. To znaczy ludzie, jak te słynne chińskie rodziny, które tam w ciszy, nie zawadzając nikomu, harują od rana do nocy, żeby po prostu zarobić na lepszą przyszłość dla siebie, dla swoich dzieci, nie angażują się politycznie i tak dalej, no nie robią żadnych problemów, powiedzmy. I dopiero teraz, i to też jakby sprzyjało tej ciszy wokół tematu, bo to byli ludzie, którzy tak naprawdę służyli hiszpańskiej gospodarce. Są takie dane, które pokazują, że dzięki napływowi migrantek z Ameryki Łacińskiej, czy właśnie też z innych części świata, z Afryki, pewnie z Azji, zaktywizowały się zawodowo Hiszpanki, bo dzięki temu, że wreszcie się pojawiły opiekunki, które za stosunkowo przystępną cenę mogły przejąć część ich obowiązków, opiekę nad dziećmi, nad osobami starszymi, to kobiety mogły jakoś się bardziej oddać pracy zawodowej, hiszpanki rdzenne. Więc jakby były same plusy z tej sytuacji. Teraz myślę, że jest taki ciekawy moment, bo to się zmienia właściwie na naszych oczach. Po raz pierwszy są w Hiszpanii polityczki w hijabach.
pisarki, oczywiście w mniejszym kolorze skóry, dziennikarze, którzy mówią z innym akcentem, którzy pracują w najpopularniejszych telewizjach. Tego wcześniej nie było, to naprawdę jest jakby kwestia ostatnich paru lat. Super. Znaczy, to jest o tyle ciekawe, no bo Hiszpania jest krajem ludnościowo, wielkościowo podobnym do Polski pod względem właśnie ludności, nie? Bo tam też jest niecałe 40 milionów ludzi, chociaż teraz może troszkę więcej. 44 ale... zdaje się, a nie troszeczkę 40. Od nas, jakieś 10% chyba nas przewyższają. No, ale, ale to jest cały czas, no na pewno w latach 2000 to było właśnie 5 milionów na te 30 parę, czy tam 40 milionów. Co w sumie jest podobne z Polską, która jest też państwem numer jeden w Unii Europejskiej i per capita, i w ogóle w liczbach względnych, jeśli chodzi o przyjmowanie właśnie osób z innych krajów, no bo jeśli chodzi o migrację z Ukrainy, czy w ogóle z krajów byłego ZSRR, no to tych ludzi jest bardzo dużo i skala jest chyba dość podobna. No i ciekawe, jak to będzie wyglądać za 20 lat. No właśnie, albo nawet za chwilę, nie? Bo Polska się po cichu bardzo zmienia i bardzo się jakby ta homogeniczność polska w sumie też jest jakimś tymczasowym, czy nagłym fenomenem, też niczym zwyczajnym w historii naszego kraju, tylko jakimś efektem wojny i polityki i zmiany granic i tak dalej, że to już jakby odchodzi trochę w przeszłość przez to, że właśnie przyjmujemy tak wielu ludzi, to jest super. No, dla niektórych jest super, dla niektórych niestety nie. Dla mnie to też jest super i właśnie dzisiaj też trzy osoby właśnie znaleźliśmy mieszkanie dla trzech osób tutaj w Krakowie, które musimy jeszcze urządzić. Jakby ktoś chciał pomóc, to zapraszam, bo mamy duże mieszkanie do urządzenia bez mebli. Natomiast przejdę jeszcze tutaj do komentarzy, bo są super komentarze, za wszystkie bardzo dziękuję. Pani Kasia pisze, w andaluzyjskiej wiosce Frigiliana, albo Frigiliana, nie wiem, czy to jest tak, jak po włosku się czyta, bardzo spodobał mi się pomnik trzech kultur, który symbolizuje współistnienie trzech religii. Nawet nie wiedziałem, że taki jest pomnik, ale rzeczywiście chyba się warto wybrać. Izabela pisze, że na każdym kroku w Andaluzji widać wpływy arabskie, a pani Zosia pisze o twojej książce, Olu, mądra i piękna książka, ta kolorowa różnorodność jest opowiadana językiem równie barwnym, mieniącym się przepięknym, po przeczytaniu zostaje w oczach ten barwny świat, a zarazem jakaś wielka tęsknota i żal, że to zniknęło. No, rzeczywiście... No ten sposób życia, współżycia, tak, tej konwiwencji między muzułmanami, Żydami, chrześcijanami był unikalny. Tak naprawdę on się powtarza dopiero w takim stopniu, można powiedzieć teraz, kiedy oczywiście dochodzi do konfliktów, ale jednak muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi, osoby niewierzące, oczywiście w ogóle wyznawcy różnych religii we współczesnej Europie żyją w pokoju, bo w średniowiecznej Andaluzji też dochodziło do różnego rodzaju konfliktów i też oczywiście wojen między państwami muzułmańskimi, państwami chrześcijańskimi, chociaż one rzeczywiście były raczej inspirowane po prostu politycznie niż przynajmniej wcześniej religijnie. I o tym przeczytacie właśnie w książce Aleksandry Lipczak. Bardzo polecam, jeśli kogoś interesuje ta historia, to jest bardzo dobre wprowadzenie do tej historii Andaluzji. Ale powiedz, Olu, jakby też powiedz o swoich motywacjach, bo to mnie bardzo interesuje. Dlaczego ty jako reporterka z Krakowa wcześniej napisałaś książkę o Barcelonie, czy pewnej grupie z Barcelony, można powiedzieć, ale dlaczego uznałaś, że właśnie ten temat to jest taki temat, którym chciałabyś się zająć? I z drugiej strony, która z tych historii, które opisałaś albo nie opisałaś, jako się zostawiłaś poza marginesem tej książki, które najbardziej ci zapadły w pamięć, które najbardziej do ciebie jakoś przemówiły, które cię najbardziej poruszyły? Rzeczywiście to jest druga książka moja o Hiszpanii. Ta pierwsza to jest taki zbiór reportaży o
trochę krążących wokół kryzysu, wokół tego tąpnięcia, którego doświadczył ten kraj w 2008 roku, ale też to jest jakby trochę opowieść o przeszłości niedawnej, o wojnie domowej, tych wszystkich różnych widmach i duchach, które tam cały czas ich nawiedzają. I wydaje mi się, że Hiszpania jest takim lustrem, przez to, że te nasze historie, polska i hiszpańska, jakby mają dużo punktów stycznych mimo wszystko. Jesteśmy na dwóch krańcach kontynentu, co prawda, i bardzo wiele nas dzieli, ale z drugiej strony jest jakaś taka paralela. Wojna, co prawda tam domowa, tutaj światowa, no ale jakby wojna, doświadczenie wojny, potem dyktatura, tam skrajnie prawicowa, tutaj teoretycznie o zupełnie odmiennym zabarwieniu, potem demokracja, transformacja, zresztą polska ta polityka grubej kreski to jest jakby była inspirowana właśnie hiszpańskim modelem transformacji i myślę, że w obu krajach się pojawiły też takie same problemy związane z zamieceniem pewnych spraw pod dywan w czasach transformacji i jakieś takie różne pytania, które po czasie wypłynęły. Więc jakby ta kwestia kościoła katolickiego, jego wpływów takich kulturowych, społecznych i wyzwalania się od nich, oczyszczania trochę na przykład polityki z podwładzy kościoła. Oczywiście Hiszpania jest dużo dalej, chociaż cały czas ma dużo jeszcze tutaj zadań do odrobienia, więc jakby tutaj naprawdę Hiszpania jest fajnym takim lustrem, który można przedstawić właśnie do Polski, do historii, do współczesności, żeby zobaczyć, co tam ciekawego się odbije. A przy Laili no to było tak, że tutaj inspiracją było to, co się dzieje w Europie i też w Polsce od 2015 roku. To była jakaś taka próba, żeby znaleźć inną opowieść, żeby nie iść tym samym tropem, co zawsze, żeby na przykład nie opowiadać tylko o tym, co teraz się dzieje, ale właśnie spróbować trochę sięgnąć w przeszłość i właśnie z tej przeszłości, takiej niesamowitej przeszłości tego zakątka Europy, uczynić takie lustro dla współczesności i żeby trochę odkryć tę zupełnie nieznaną część historii europejskiej, bo to nie jest tylko Al-Andalus, to nie jest tylko historia Hiszpanii, bo to jest historia w ogóle kształtowania się kultury europejskiej, myśli europejskiej, gustów europejskich, języka, tak jak wcześniej już mówiłeś i mówiliśmy, no właśnie dzięki rozwojowi myśli, no Al-Andalus, Cordoba w tym X wieku zwłaszcza to było najbardziej takie atrakcyjne, prężnie kulturalnie, ekonomicznie, intelektualnie miejsce w całej Europie. To było takie państwo, bardzo to dziwnie brzmi, bo o tym bardzo mało wiemy, bo o tym się przecież jakoś specjalnie nie uczy na lekcjach historycznych, na zajęciach z historii Europy, że było takie państwo, do którego podróżowali, z którym utrzymywali kontakty cesarze Bizancjum, cesarze Niemiec, kupcy włoscy, do którego jeździli wszyscy, bo bardzo się liczyli, jakby próbowali za wszelką cenę utrzymać jak najlepsze relacje z tamtejszymi emirami czy kalifami. To było po prostu europejskie państwo, jak każde inne. Na dodatek ci władcy Al-Andalus, ci tak zwani Arabowie, chociaż ile tam tej arabskiej krwi w ich żyłach płynęło, to jest inna kwestia, bo przecież to byli ludzie, którzy się urodzili, których matkami były zazwyczaj Frankijki, no te dzisiejsze Katalonki, Baskijki, kobiety z północy Półwyspu Iberyjskiego i terenu dzisiejszej Francji. Urodzili się tam na terenie Półwyspu Iberyjskiego, który był jakąś mieszaniną różnych wpływów. Więc tak naprawdę to, że nazywamy ich Arabami, to jest też jakaś taka kwestia umowna. Więc oni sami, to jest też ciekawe, o czym piszą historycy, oni też się odwoływali, oni się nie czuli jakby władcami, jakby trochę czuli przynależność do tego wielkiego imperium islamskiego, ale z drugiej strony bardzo sobie wyraźnie zdawali sprawę z tego, że są jakąś taką inną jakością trochę, że są gdzieś takim właśnie pomostem między tą Europą i światem islamskim, takim czysto. I że z jednej strony jakby te więzi z Bagdadem na przykład były, ze stolicą imperium były bardzo silne, ale z drugiej strony władcy Al-Andalus często się powoływali na Wizygotów, czyli na tych władców chrześcijańskich, którzy bezpośrednio ich poprzedzili na tych terenach i uznawali się też za władców wcześniejszych, różnych tam wcześniejszych
grup, które rządziły Andaluzją, Greków, Fenicjan, Rzymian. To jest bardzo dużo takich świadectw, gdzie po prostu dają temu wyraz, że po prostu są, widzą siebie jako po prostu kontynuatorów pewnej linii. No i co? Zgubiłam wątek. Jakie było pytanie? Dlaczego ja tak o tych władcach? Tak, znaczy, dlaczego w ogóle, no, no to odpowiedziałaś, dlaczego właśnie ten temat cię poruszył, no bo chciałaś inaczej, ale aha, też z tych historii, powiedzmy tych nowszych już, znaczy może jest taka historia po prostu z przeszłości, która najbardziej cię poruszyła, jakaś sytuacja z przeszłości, ale jestem właśnie ciekaw, co ciebie poruszyło, właśnie osobę z taką wrażliwością konkretnie, co najbardziej do ciebie przemówiło, czy który człowiek, które spotkanie, która rozmowa sprawiła, że właśnie, nie wiem, poczułaś, że wow, ale ekstra, albo to jest super ciekawe. Wiem, że ciężko jest wybrać na pewno, bardzo długo tam przebywałaś, ale może jest coś takiego, czym chciałabyś się podzielić, kiedy zadaję ci takie pytanie. Tak, no tak właśnie, jeszcze tak podsumowując tę pierwszą część mojej wypowiedzi, no to właśnie tak, to była jakby zdecydowanie, motywacja moja do zajęcia się tym była jakby bardzo współczesna, żeby trochę jakby dać odpór tej podsycanej bardzo cynicznie przez polityków islamofobii i pokazać, że właśnie ta Europa jednak, kurczę, no trochę islamska jednak jest trochę, no już od bardzo dawna i te wpływy są niekwestionowane. A jeśli chodzi o spotkania, takie najciekawsze, no trochę już chyba zaczęłam o tym mówić, bo jakoś bardzo mi utkwiły w pamięci spotkania z konwertytami, czyli z tymi Hiszpanami, Hiszpankami, którzy przyjęli islam w latach 70., w latach 80., którzy wychowywali się w katolickich rodzinach i którzy w tym islamie mistycznym odnaleźli jakąś taką, no właśnie, taką ciekawą formę odpowiedzi, takiego buntu wobec tej homogenizacji kulturowej i religijnej, którą wprowadzał Franco. I dla nich islam stał się właśnie jakąś takim poszukiwaniem tej utraconej różnorodności Hiszpanii. Jest tam coś takiego w rodzaju mistyki korzeni, bo oni często właśnie, jak ten Hiszam, o którym powiedziałam na początku, widzą siebie jako jakichś bezpośrednich potomków, potomkinie tych Maurów i Maurek, którzy tam mieszkają, a z drugiej strony jest to jakieś bardzo, bardzo inspirujące i bardzo piękne, bo jakby islam, który wrócił na te same ziemie po 500 latach, który jest jakby wyznawany, pielęgnowany, kultywowany w takich lokalizacjach, gdzie wciąż stoją właśnie jakieś zabytki tamtej architektury sakralnej, islamskiej z czasów średniowiecznych. No jest tam coś takiego bardzo malowniczego, że kiedy jakby w Dolinie Alpuhary, gdzie to było takie jedno z miejsc Andaluzji, gdzie najdłużej żyli muzułmanie, skąd jakby najpóźniej zostali wypędzeni, kiedy tam się rozlega wołanie współczesnego muezina, konwertyty, Hiszpana, który przyjął ten islam całkiem niedawno i kiedy on teraz wzywa do modlitwy w tej samej lokalizacji, w której to wezwanie do modlitwy się wiele razy rozbrzmiewało wiele wieków temu, no to jest tam coś takiego pięknego, coś takiego poetyckiego i muszę powiedzieć, że te rozmowy z tymi ludźmi, którzy mi opowiadali o tym, jak w latach 70. żyli w komunach, jak byli na przykład komunistami takimi ideowymi, lewicowcami, którzy się buntowali przeciwko Franco, a potem jechali do Maroka i odkrywali właśnie jakieś uroki takiej duchowości i dochodzili do wniosku, że jednak no, marksizm, leninizm to nie jest to, co odpowiada na wszystkie potrzeby i pytania. No i właśnie z tych hipisów albo komunistów nagle się stawali sufimi, czyli mistykami islamskimi. No jest tym coś bardzo no tak, malowniczego, jakiegoś trochę takiego poszerzającego to pole wyobraźni, opowieść o współczesnej Europie. I ta Granada na przykład, która już parę razy się pojawia w naszej rozmowie, jest ciekawa na przykład z tego względu, że tam istnieje bardzo wiele społeczności muzułmanów, konwertytów z całego świata. Przez to, że ta Andaluzja jest takim wyjątkowym miejscem, to ona ściąga właśnie
nie tylko Marokańczyków, Marokanki, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii zazwyczaj w poszukiwaniu pracy, ale też właśnie muzułmanów, którzy albo niedawno, znaczy konwertytów, którzy niedawno przyjęli islam, albo dzieci takich konwertytów, które jakby urodziły się już w rodzinach, gdzie ten islam się wcześniej zagościł, ale których rodzice jeszcze się wychowywali na przykład w katolickich czy protestanckich tradycjach i jednak wybrali islam. No i właśnie w Granadzie jest mnóstwo takich ciekawych obrazów, właśnie te jakieś muzułmanki z RPA, ze Stanów, z Francji, w jakichś takich fantazyjnie uformowanych turbanach, które się zajmują jakimiś tam terapiami naturalnymi, często są położnymi. To jest też bardzo ciekawe, bo w czasach Al-Andalus to właśnie muzułmanki były uznawane za najlepsze położne i to one często odbierały porody chrześcijanek. I dzisiaj też jakoś to, z jakiegoś powodu, to też ta tradycja też odżyła, że właśnie na przykład w tych muzułmańskich dzielnicach, dzielnic Al-Baisin w Granadzie jest dużo, dużo muzułmańskich położnych, które się cieszą jakąś taką dobrą reputacją. Oczywiście dzisiaj to jest taki już trochę inny i to się trochę wiąże jakby z takim życiem eko, no właśnie z takim życiem blisko natury, ale no to Granada jest właśnie bardzo, okolice jest bardzo ciekawa pod tym względem, no i jakoś bardzo mi zapadły te rozmowy i te spotkania z nimi na takim osobistym poziomie, powiedzmy. Nie, żebym się zawsze z nimi zgadzała we wszystkich kwestiach, ale było to bardzo ciekawe. Niesamowicie ciekawie to brzmi i zdaje się, że Al-Baisin to też jest arabska nazwa, prawda? Tak, to jest taka stara dzielnica wzniesiona na wzgórzu naprzeciwko Alhambry. To jest to taka stara dzielnica w centrum Granady, gdzie do dzisiaj stoją domy, w których kiedyś mieszkali Maurowie i Mauryki. To jest niesamowite. Do dzisiaj są budynki z czasów średniowiecza, gdzie rzeczywiście kiedyś mieszkali muzułmanie i muzułmanki. Dzielnica, gdzie... No właśnie, ale to jakby dzielnica, gdzie dzisiaj mieszka dużo, dużo muzułmanów też, ale też, która też się gentryfikuje, gdzie ceny coraz bardziej idą w górę i najczęściej to są jednak muzułmanie i muzułmanki właśnie z krajów zachodnich albo jednak urodzenie w Hiszpanii, bo Marokańczycy i Marokanki raczej, mimo że tam na przykład często prowadzą sklepy z suwenirami dla turystów, no to mieszkania wynajmują już w jakichś blokowiskach trochę dalej od centrum. Tak. Tradycyjnie tworzą się często getta. Podejrzewam, że Hiszpanii też to nie omija, że jednak imigranci, niekoniecznie muzułmanie, ale no, zamieszkują te uboższe dzielnice. Tutaj jest taki komentarz pana Marcina. Nie wiem, jak go do końca rozumieć, ale może coś z nim zrobimy. Ja też dodam do niego swoje pytanie, czy swój komentarz. Pan Marcin pisze, prosta migracja powoduje zapewnienie mniej płatnych prac przez imigrantów, co w połączeniu z ich ograniczonymi możliwościami rozwoju musi prowadzić do powstania rasizmu. Nie wiem, czy musi, i tutaj jakby też nie wiem, o co chodzi z tymi ograniczonymi możliwościami rozwoju, ale tutaj dodaję jeszcze pan Marcin, już widzę, że ludzie z klasy średniej w Warszawie będą postrzegać imigrantów z Azji Południowej czy byłego ZSRR jak służbę. No rzeczywiście na pewno jest tak i można o tym mówić, że w wielu krajach, w ogóle na przykład to jest to rozróżnienie, którego chyba najbardziej nie lubię, ekspaci, imigranci, nie? Ekspaci tacy, którzy mają te dobre prace, no imigrant to wiadomo, że właśnie jakaś praca fizyczna, sprzątanie, nie wiem, cokolwiek takiego, co nie. Ekspat, no to jest ta praca intelektualna, informatycy i tak dalej. Chociaż raczej nie spotkałem się, znaczy czasami się spotykam, ale rzadko się spotykam z tym, żeby osoby, które przybywają z Afryki, Azji czy krajów byłego ZSRR, byli określani, że czasami oni sami siebie określają jako ekspaci, no ale w kontekście takich rozmów, no to najczęściej ekspat to jest tylko ten biały, który przyjeżdża z zachodu. I on jest jakby w kategoria, to jest wyżej, nie, bycie ekspatem niż bycie imigrantem. No i dochodzi do oczywiście budowania się jakichś takich klas społecznych, czy wiadomo, że imigranci będą niżej i na tym na pewno też z jednej strony budują się negatywne nastroje społeczne po stronie samych imigrantów, którzy czują to wykluczenie. Tutaj odsyłam, robiliśmy taką rozmowę w kontekście książki Gorsze dzieci Republiki z Ludwiką Włodek w październiku 2000,
2020 roku znajdziecie tę rozmowę na naszym salonowym Spotify, YouTube i na Facebooku. Ale z drugiej strony rodzą się te nastroje wśród osób ze społeczeństwa, gospodarzy, powiedzmy tak, czy tych, którzy tu żyją od urodzenia, którzy też mają poczucie wykluczenia czy jakiejś utraty, no bo ktoś im zabrał pracę, tak? Oni się karmią tymi populistycznymi hasłami, tak jak choćby ta partia Złoty Świt, którą wspomniałaś, to jest, chodzi o grecką partię, no właściwie neonazistowską, można powiedzieć, nawet nie faszystowską. W tym kontekście robiliśmy rozmowę z Dionizjosem Sturisem, który jest autorem takiej super książki Zachód Słońca na Santorini. Tą rozmowę znajdziecie, ona to była ostatnia rozmowa, którą przeprowadzaliśmy we wrześniu tego roku. Też ją znajdziecie na naszych kanałach. Ale tutaj właśnie, sorry za ten przydługi komentarz. To twoje doświadczenie pracy nad książką, ale też twoje doświadczenie pracy z uchodźcami, czy wokół tematów uchodźczych, imigracyjnych w ramach tych inicjatyw, w które jesteś zaangażowana, Witajcie w Krakowie, Rodziny bez granic. Czy masz jakąś receptę, czy w ogóle zgadzasz się, że to koniecznie, z konieczności musi prowadzić do rasizmu, pojawienia się imigrantów? I czy miałabyś jakieś recepty, czy jedną chociaż wskazówkę, czy coś, czego się nauczyłaś właśnie podczas pobytu w Granadzie, jakieś osoby, które spotkałaś, które właśnie przełamują taką tendencję, które pokazują, że no właśnie może być inaczej? W ogóle w Hiszpanii nie ma gett. To jest też taka kwestia związana z mieszkaństwem socjalnym, które no w Hiszpanii no jest pewien problem jakby z tymi lokalami socjalnymi i raczej jest tak, że wiele osób, które przyjeżdża do Hiszpanii w celach zarobkowych na przykład, po prostu się decyduje na jakieś mieszkania w kiepskim standardzie i to są zwykle mieszkania nie tylko właśnie w jakichś takich blokowiskach, tylko to są często mieszkania w centrach miast historycznych, w jakichś tam starych domach z XIX czy początku XX wieku, gdzie te mieszkania mają właśnie trochę gorszy standard, nie mają windy i tak dalej. I w związku z tym tam jest taki ciekawy fenomen, że właśnie ta ludność lokalna, ci staruszkowie, ci mieszkańcy od zawsze się jakoś tak bardzo płynnie mieszają często w centrach miast, na przykład w Barcelonie, w dzielnicy El Raval, właśnie z tymi ludźmi przybyłymi z Pakistanu, z Maroka, z Bangladeszu, z Chin. I, no i to przez to, że to właśnie jakby nie ma tej segregacji terytorialnej, to jakby nie istnieje taki koncept właściwie trudnych dzielnic w Hiszpanii. To się wszystko jakoś tak naturalnie tam wymieszało. A jeśli chodzi o politykę, no to właśnie Andaluzja jest takim specyficznym przypadkiem, że tam jakby nie jest mało migrantów i migrantek, ale to są często ludzie, bo to jest jednak mocno rolniczy region też, to są często ludzie, którzy przyjeżdżają tam do pracy, to jest chyba około 7 czy 10%, tylu właśnie migrantów i migrantek mieszka w Andaluzji, ale znaczy to jest 10% społeczeństwa, tak mniej więcej, czy 7 czy 8, coś takiego. Ale to są często ludzie, którzy właśnie pracują gdzieś poza ośrodkami miejskimi, więc jakby to jest trochę jakby inny przypadek. Oni nie są tak bardzo widzialni w dużych miastach, w Sewilli, w Granadzie czy w Kordobie, dlatego że to nie są miasta, które oferują jakieś duże możliwości związane z pracą. To nie są takie miasta, które przyciągają migracje zarobkowe za bardzo. To właśnie raczej pola Andaluzji. Tak. Natomiast najwięcej takimi regionami Hiszpanii o największym nasyceniu migracją to są właśnie Madryt, czy cały region Madrytu, Katalonia na czele z Barceloną, czy Kraj Basków, to są jakby te najbardziej uprzemysłowione regiony, gdzie też praca w sektorach usług jest jakby oferuje najwięcej możliwości, też turystyka. I dlatego też takie najbardziej innowacyjne rozwiązania powstają właśnie tam, na przykład w Barcelonie, która jest od 2015 roku rządzona przez Ada Colau, burmistrzyni Ada Colau,
teraz i partia Barcelona en Comú, czyli wspólna Barcelona, rządzi Barceloną w koalicji z partią socjalistyczną. I to jest taka bardzo progresywna, prosocjalna polityka, prowadzona także na polu właśnie wspierania migrantów, imigrantek i uchodźców i uchodźczyń. No i jakby nie mam żadnej jakichś takich, nie przychodzi mi do głowy jakaś jedna taka gwiazdorska dobra praktyka, którą można by przeszczepić stamtąd tutaj, ale na pewno jest tak, że na przykład w Barcelonie to pokojowe współżycie, które jest faktem, bo na przykład kiedy w Barcelonie doszło do zamachów w 2017 roku, kiedy ci młodzi chłopcy rozjechali na Rambli ludzi, potem jeszcze paru innych zabili. Młodzi chłopcy z korzeniami w Maroku, ale wielu z nich było już urodzonych w Katalonii, no więc bardzo jakaś taka była przygnębiająca ta historia dla Katalonii, która naprawdę dużo robi dla tej dla tego współżycia, dla tej konwiwencji, wydaje mi się. Więc nawet po tych zamachach znowu panował ten spokój, jakby znowu było, obyło się bez jakichś napięć, obyło się bez jakiejś paniki rasistowskiej, ksenofobicznej. Była taka jakaś nacjonalistyczna demonstracja na Rambli, na tym deptaku w centrum miasta, gdzie to się wydarzyło. I to było bardzo ciekawe i też bardzo poruszające, bo tych nacjonalistów tam trochę przyszło, ale dużo liczniejsza była kontrmanifestacja sąsiadów i sąsiadek. Na przykład z tej sąsiedniej dzielnicy El Raval, takiej bardzo wielokulturowej. I to była taka grupa, gdzie zarówno byli rdzenni Hiszpanie i Hiszpanki, jak i ci nowi mieszkańcy Barcelony, w jakichś ciemniejszych kolorach skóry. I oni wspólnie, krzycząc, że nie ma naszej zgody na faszyzm, że to są dni żałoby, a nie rasizmu, a nie faszyzmu, ksenofobii, wykurzyli tych nacjonalistów z Rambli. I to jest taki bardzo mały, symboliczny przykład. No ale to się nie udaje, to się nie może udać bez aktywnego zaangażowania instytucji publicznych. Bo na przykład ten Urząd Miasta, też samo, jakby rząd Katalonii, ale no Urząd Miasta jest tutaj jakiś taki wyjątkowo zaangażowany społecznie, robi mnóstwo z tych programów wsparcia, integracji, też łagodzenia konfliktów ewentualnych, które narastają ze współżycia, jest mnóstwo. Faktem jest, że w Barcelonie też istnieje bardzo taka gęsta siatka organizacji trzeciego sektora, to społeczeństwo obywatelskie jest bardzo żywe, dobrze zorganizowane, więc te instytucje publiczne mają się na czym opierać, jeśli chodzi o udzielanie takiego wsparcia, rozwijanie takich programów. Bo sama jakby polityka migracyjna Hiszpanii, no nie jest szałowa, to jest jakby taka przeciętna europejska, oni tam po prostu pushbacki, ilość wniosków o ochronę międzynarodową jest jakaś, które rzeczywiście się kończą pozytywną decyzją, jest jakaś niewielka, te programy wsparcia dla osób objętych ochroną międzynarodową też są jakieś takie mizerne jak w Polsce, jakby to tam nie ma na poziomie państwa nic takiego, co mogło być inspirujące, tak myślę. Natomiast właśnie ciekawe są te wysiłki lokalne, na przykład miejskie, albo na poziomie właśnie wspólnot autonomicznych, te wysiłki zmierzające do tego, żeby tę politykę państwową czy europejską uzupełniać, żeby po prostu wypełniać te luki. Na przykład w Barcelonie istnieje taki program wsparcia dla ludzi, którzy na przykład otrzymali ochronę międzynarodową, ale już wypadli z programów albo już skończyli te programy wsparcia dostarczane przez, organizowane przez państwo, ale cały czas jakby znajdują się w sytuacji pewnej no, kruchości społecznej, takiej, jak to się mówi, vulnerability po hiszpańsku. No, taki, osób wrażliwych, tak się tak, no, zagrożonych wykluczeniem. O właśnie, wciąż są osobami zagrożonymi wykluczeniem, czy to ekonomicznym, czy mieszkaniowym, czy językowym. I właśnie w Barcelonie jakby ze środków miejskich stworzono taki program, który ma jakby cały czas, to jest taki program jakby towarzyszenia, udzielania wsparcia takim osobom, które wciąż tego wsparcia potrzebują, bo te programy integracyjne na poziomie państwowym się okazały niewystarczające. Jest też mnóstwo takich programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, ale właśnie pod jakimś parasolem miejskim, które na przykład umożliwiają goszczenie u siebie przez dłuższy czas osób
z migracyjnym doświadczeniem przybywających do Barcelony. Często, na przykład nieletnich, bo to jest takie zjawisko, którego Hiszpania doświadcza dość intensywnie. Napływ dzieci i młodzieży z Maroka bez towarzystwa osób dorosłych. To są dzieci, które trafiają, nastolatki, które trafiają do jakichś takich domów dziecka, centrów opieki, ale które w wieku 18 lat już właściwie tracą, w momencie osiągnięcia pełnoletności, tracą jakąkolwiek osłonę i muszą sobie radzić same, więc na przykład w Barcelonie istnieją takie programy, które polegają na tym, że rodziny katalońskie mogą pod swój dach przyjąć takie dzieciaki. Więc jakby tego jest mnóstwo i no też takie jakby bardzo drobne rzeczy, na przykład, że które się rzeczywiście dzieją w Krakowie, czyli wspieranie na przykład tej różnorodności z takiego instytucjonalnego poziomu, że na przykład są różne święta związane z różnymi religiami, są ich obchody, są na przykład na ulicach Barcelony jakieś tam procesje, czy jakieś tam uroczyste kolacje na zakończenie Ramadanu, które się odbywają właśnie w przestrzeni miejskiej, właśnie pod szyldem, pod patronatem Urzędu Miasta, i które jakby też są jakąś jakby takie okazje, takie drobne, są jakby formą z jednej strony dowartościowania tej różnorodności, która w Barcelonie jest, społecznej, religijnej, kulturowej, no a z drugiej strony też przez to, że na przykład takie święta często się rozgrywają właśnie w przestrzeni publicznej, są też okazją do poznania jakichś nowych sąsiadów, sąsiadek, tego jak oni żyją, co świętują, co jest dla nich ważne, i to się jakoś bardzo sprawdza. No po prostu, bo to jest dobra praktyka, którą mam akurat, którą znam z Barcelony, to takie bardzo wieloaspektowe, wielopoziomowe i też kosztujące sporo forsy, nie ukrywajmy, zaangażowanie miasta, miejskich instytucji w to, żeby tę różnorodność i tych różnych mieszkańców i mieszkanki wspierać. No niestety polskie samorządy takich funduszy nie mają, co stolica Katalonii. Może kiedyś jest jeszcze szansa jednak, żeby było więcej. Tutaj pan Marcin tylko dodał, że te ograniczenia migrantów, to miał na myśli, że ograniczono możliwości przez niskie płace i brak środków na studia. Także dziękuję za to dookreślenie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Niestety musimy kończyć. Chciałem jeszcze porozmawiać z Olą o jej pracy, jej aktywności właśnie w Witajcie w Krakowie, ale zapraszam do tego, żeby po prostu witajcie w Krakowie, szczególnie jeśli jesteście z Krakowa, wiem, że jest sporo osób z Krakowa tutaj nas słuchających. Polubcie profil na Facebooku, tam możecie zobaczyć, co robimy też często wspólnie jako Salam Lab i jako Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Też polubcie oczywiście profil Centrum Wielokulturowego w Krakowie, bo rzeczywiście tutaj się wiele dzieje. No i działajmy razem. Mogę coś dodać? Jakby co możemy, tak, coś możemy zrobić? Bo no jestem też członkinią Rodzin Bez Granic, no bo jakby nie oszukujmy się, no ta liczba osób zaangażowanych w tematykę migracyjną uchodźczą w Krakowie jest... jakby na szczęście to jest coraz szersze grono, ale mimo wszystko ograniczona, więc jakby te przepływy między różnymi grupami i inicjatywami są naturalne, więc jakby trochę działam na dwa fronty. No i w Rodzinach Bez Granic trwa teraz taka bardzo, bardzo ważna, znaczy zbiórka na ważny cel na laptopy dla dzieciaków w ośrodkach, dla cudzoziemców, można ją wspierać, więc zachęcam też, to jest jedna ze zbiórek, które obecnie kręcę, zachęcam do polubienia strony Rodziny Bez Granic Kraków albo dołączenia do grupy Rodziny Bez Granic Kraków. Natomiast jeśli chodzi o Witajcie w Krakowie, to tam ja właśnie wróciłam z Libanu, to już w ogóle nie chcę tego wątku rozwijać, bo to jest temat na osobną rozmowę, ale tam miałam okazję właśnie prowadzić, poznać, przeprowadzać wywiady z syryjskimi uchodźczyniami mieszkającymi w tym wtraganym, strasznym kryzysem ekonomicznym obecnie kraju, które jakby robią, są świetnie zorganizowanymi babkami, które po prostu naprawdę w trudnych warunkach potrafią się świetnie zorganizować i dbać o swoją społeczność. I Witajcie w Krakowie wspieramy taką szkołę prowadzoną przez młodą dziewczynę, jury, dla dzieciaków z obozu, które inaczej nie mają właściwie żadnego dostępu do formalnej ani nieformalnej edukacji. I też zachęcam do wspierania tej zbiórki, informacje o niej są na stronie, na Facebooku Witajcie w Krakowie, bo tutaj zachętą jest to, że
taka banalna suma $50, to jest, którą regularnie wpłacamy co miesiąc, to jest kwestia przetrwania tej szkoły. Za $50, dzięki $50 miesięcznie szkoła ma taką podstawową bazę, może płacić wynajem za pomieszczenie, a wszelkie dodatkowe pieniądze przydadzą się na jakieś dodatkowe materiały, remonty i tak dalej. Więc no, tych spraw, które warto wspierać, jest teraz dużo, ale to są takie dwie najpilniejsze, powiedzmy. Słuchajcie, to koniecznie obczajcie te profile i wspierajcie. Tak jak wspominałem, też przyda nam się pomoc przy ogarnięciu przeprowadzki trzech osób tutaj w jednym z mieszkań w Krakowie, także jeśli chcecie pomóc, to możecie napisać maila na pomoc@salamlab.pl. No i kończymy. Olu, bardzo dziękuję. Świetna rozmowa, pewnie nie ostatni raz, mam nadzieję, że nie ostatni raz się słyszymy i bardzo dziękuję wszystkim oglądającym i słyszymy się dopiero w nowym roku. Także za tydzień odpoczywamy, za tydzień jest zasłużona przerwa świąteczna. Wszystkiego najlepszego na ten czas i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Dziękuję, Karolu. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądaliście. Byście.